Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania głośniki bezprzewodowe od Audictusa Aurora oraz Aurora Mini. Zapraszam bardzo serdecznie! Są to dwie wersje tego samego głośnika, różniące się wielkością oraz swoją mocą. Owe głośniki są na Bluetootha 5.0 i wykorzystują technologię Crystal Tone, która znacząco poprawia jakość brzmienia. Dodatkowo posiadają coś takiego jak Deep Bass, czyli głębokie basy oraz podświetlenie RGB. Z różnic trzeba zauważyć, że wersja mini wyposażona jest w wodoodporność z certyfikatem IPX6, co oznacza, że jest odporna na zachlapania. Natomiast pełna wersja Aurora posiada certyfikat IPX7, który pozwala na zachlapanie, jak również lekkie zanurzenie w wodzie. Z kolejnych różnic to wersja mini jest o mocy 7 W, natomiast pełna aż na 14 W. Oba posiadają zakres częstotliwości na poziomie od 50 do 20 kHz, jak również głośność na poziomie 90 dB oraz impedancję 4 ohmów. Zacznijmy od unboxingu wersji mini. Głośnik jest dobrze zabezpieczony, ciężko wychodzi z pudełka, po bokach ma takie pianki fajne, więc tutaj jak najbardziej jest to na plus. Zaś sam głośnik owinięty jest taką folię, taką dosyć ciekawą w dotyku. W pudełku dodatkowo znajdują się kable pod USB, jak i jack. Głośnik przyszedł do mnie naładowany i podczas pierwszego odpalenia wydał dźwięk oczekiwania na połączenie Bluetooth. Bluetooth mode. Aurora Mini jest wyposażona w 4 przyciski na górnej części. Regulacja oświetlenia, zmniejszenie głośności, zwiększenie głośności, jak również wyłączenie. Dodatkowo te same przyciski po dłuższym przytrzymaniu, jak również po ilości przytrzymań, dostają dodatkowe swoje tryby. Na przykład mogą zmieniać utwory, przesuwać je na początek lub też inne opcje. Wszystko opisane jest w instrukcji obsługi. Na boku urządzenia mamy zabezpieczoną sekcję ze złączem USB, jackiem, jak również wejście na kartę SD. To jest oczywiście zgodne z IPX-em, który tutaj mamy, czyli wersji 6. Każda zmiana głośności przedstawiona jest poprzez procentowe pokolorowanie okręgu na głośniku. Rozpakujmy drugą wersję, czyli większą Aurorę, która jest podobnie jak i mini dobrze zabezpieczona, ma te gąbki oraz też jest owinięta taką folią. Ma w sobie również instrukcję obsługi, jak i owe dwa kable USB oraz jack. Głośnik czuć, że jest masywniejszy i porządnie wykonany, plastik w obu modelach nie sprawia wrażenia taniości. Po uruchomieniu, to samo jak mini, sygnalizuje gotowość do podłączenia Bluetooth. Lecz tym razem na górze mamy 5 przycisków. Większość analogicznie jak poprzednio, z tym, że osobno jest jeszcze przycisk do rozpoczęcia utworu. Od dołu mamy wejście do sekcji z USB jackiem oraz kartą SD. Jest on bardzo trudny do otworzenia, ja sam miałem z tym wielki problem. Lecz no nie ma co ukrywać, jest tutaj wodoodporność z certyfikatem IPX7 i pewnie wynika to bardziej z tego. Czas na porównanie obu modeli ze sobą. Jeśli chcecie coś drobnego, to jak najbardziej Aurora Mini jest dla Was, lecz odbija się to chyba troszkę bardziej na basie, a Aurora pełna już, czyli no będę mówił po prostu pełna wersja Aurory, to już jest brak kompromisów, lecz to zaraz sprawdzimy na odsłuchu. Ja już wiem, lecz Wy za chwilkę usłyszycie.
bo teraz muszę zaznaczyć, że odsłuch będzie okrojony przez YouTube. Nieważne, jakbym to nagrywał, i tak czy siak YouTube to skompresuje, dlatego też ja też wyrażę swoją opinię na temat audio, lecz wydaje mnie się, że to, co będzie puszczone, i tak czy siak pozwoli Wam na subiektywną ocenę. Oczywiście tylko w ten sposób można oceniać audio. Łączymy się teraz przez Bluetooth i widzimy na start oba głośniki w telefonie gotowe do działania. Połączmy się pierw do wersji mini. Fakt połączenia jest oznajmiony przez specyficzny dźwięk oraz zmianę koloru. Puśćmy teraz dwa utwory. Jeden to będzie moje outro, a drugi to będzie jakaś inna muzyka ze ścieżką liryczną. Parujmy się teraz z pełną wersją Aurory i puśćmy dokładnie te same utwory. Dla pełnego porównania będę puszczał teraz jedną zmianę, czyli co chwilę będę przełączał między jednym głośnikiem a drugim i sygnalizować to będę ułożeniem telefonu. Starałem się wszystko poukładać na tej samej głośności, lecz było to bardzo trudne, bo mam wrażenie, że wersja mini jest jakaś niepełna. No dobrze, to teraz to podsumujmy w takim razie. Jak dla mnie, a czasem niestety mam wrażenie, że słoń mi usiadł na uchu, to bez wahania wybrałbym wersję, no dużą Aurory, pełną. Co można było się spodziewać, przez swoje gabaryty nawet. Dźwięk według mnie jest o wiele, wiele ciekawszy. Ładnie słyszę basy i ogólnie miałem wrażenie, że dźwięki, które
leciały z mini, były niepełne. Coś mi w nich za każdym razem brakowało. Jak przełączałem się na wersję pełną Aurory, to od razu ten dźwięk jakoś lepiej brzmiał. Jakie jest wasze zdanie? Co lepiej brzmiało? Podzielcie się tym w komentarzu, a tymczasem pozdrawiam i do kolejnych technikali. Na razie, hej hej, pa!